W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam jedną z najbardziej niezwykłych książek, jaką miałem przyjemność przeczytać. Jest nią książka Sukcesy Samouków – Królowie Wielkiego Biznesu. O czym traktuje książka, dlaczego jest taka niezwykła i czy powinien przeczytać ją każdy człowiek na kuli ziemskiej? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Na początku zacznę od tego, że w swoim życiu czytałem dość sporo. Przez moje ręce przewinęło się więcej książek niż przeciętny Polak czyta przez całe swoje życie. A czyta niestety niewiele. Badania pokazują, że dorośli Polacy czytają przeciętnie jedną, góra dwie książki na rok, co daje około 100-150 książek na całe nasze dorosłe życie. A szkoda, ponieważ książki dają nam naprawdę masę wartościowej wiedzy i są bardzo tanie w stosunku do innych dóbr. Książki możemy podzielić na różne kategorie, ale ja dzielę je zasadniczo na dwie. Na te, które przeczytamy tylko raz i nigdy do nich więcej nie wrócimy, oraz te, które stają się naszymi drogowskazami w życiu i wracamy do nich regularnie. Tego typu książek jest naprawdę niewiele. Jeżeli dana pozycja wywarła na nas aż tak ogromne wrażenie, że wracamy do niej ponownie, warto podzielić się nią z innymi. I tak też pomyślałem. Ja sam posiadam kilka takich książek i dziś chciałbym pokazać Wam moją najnowszą zdobycz. Jest nią książka Sukcesy Samouków – Królowie Wielkiego Biznesu Andrzeja Moszczyńskiego, która przedstawia biografię 50 osób, które zbudowały potężne biznesy nie posiadając wykształcenia, a często gęsto i majątku. Startując od zera, potrafili oni wznieść się na wyżyny własnych możliwości i zmienić otaczający ich świat. I w tym miejscu wielu z Was może sobie pomyśleć: okej, biografia 50 ludzi, którym się udało w życiu coś osiągnąć, dobre to jest, ale dla kogoś, kto interesuje się biznesem, ale nie dla mnie. I tutaj muszę wyprowadzić Was z błędu. Ja sam, rozpoczynając lekturę, byłem mniej więcej podobnego zdania. A tam przeczytam bibliografię sławnych osób, może coś z tego wyniosę, myślałem. Szybko jednak zrozumiałem, że ta pozycja to znacznie coś więcej. Przedstawione na kartach książki osoby zmieniają perspektywę naszego widzenia. Historie napisane w książce wydarzyły się naprawdę, a czyta się je jak najlepszą pozycję przygodową. Ludzie, którzy osiągnęli sukces, często stawali naprzeciw wyzwaniom przekraczającym nasze wyobrażenia i co najciekawsze, potrafili je przezwyciężyć. Biografie Henry'ego Forda, Tomasza Baty czy Ingwara Kamprada to nie biografie, to sensacyjne opowieści o ludzkich losach, o walce, dyscyplinie, odwadze, ryzyku, przygodzie i zmianie swojego życia na lepsze. Poznając te wszystkie biografie zgromadzone w jednej pozycji, dochodzimy do prostego wniosku. Skoro im się udało, to dlaczego ja nie miałbym zmienić swojego życia na lepsze? Książka w nienachalny sposób niesamowicie motywuje do działania, pokazując po prostu życie ludzi, którzy mieli wielkie marzenia i potrafili wziąć odpowiedzialność za swoje życie i wymagać od siebie znacznie więcej niż większość osób. Kolejną sprawą, która uderzyła mnie podczas lektury tej książki, to fakt, że znakomita większość osób przedstawionych w tej pozycji była po prostu dobrymi ludźmi. W społeczeństwie utarł się obraz bogatego człowieka jako osoby oszukującej innych i zdobywającej majątek w nieuczciwy sposób. Bogaci kojarzą nam się zazwyczaj źle. Cóż się jednak dziwić, skoro od najmłodszych lat nawet już w bajkach przedstawiani są oni jako czarne charaktery. Ebenezer Scrooge, dziadek kaczora Donalda, postacie w Biblii czy inne postacie bogaczy zazwyczaj są przedstawiane w negatywny sposób. Z tym przeświadczeniem idziemy przez życie, utwierdzając się jedynie w swoim przekonaniu, słysząc o aferach przedstawianych w mediach. W książce Sukcesy Samouków – Królowie Wielkiego Biznesu jest jednak inaczej. Znakomita większość postaci przedstawianych na jej kartach przeznaczyła ogromne kwoty na cele charytatywne, budowę szkół,
bibliotek, teatrów, ratowania miast czy wspierania swoich pracowników. Wiele osób osiągających sukces wniosło do życia społeczności, w której żyli, masę dobrych zmian, które poprawiły życie innych ludzi. Z kart książki wywodzi się więc obraz człowieka bogatego nie jako osoby skąpej i martwiącej się jedynie o siebie, ale człowieka, który zdobywając bogactwo, dzieli się owocami swojej pracy z pracownikami i ludźmi potrzebującymi. Po raz kolejny więc perspektywa naszego postrzegania zmienia się i skłania do refleksji, zwłaszcza, że czytamy biografię. Książka Sukcesy samouków, królowie wielkiego biznesu, to również pokazanie innej drogi niż zna większość z nas. Od najmłodszych bowiem lat wpaja nam się, że musimy zdobywać jak najlepsze stopnie, ukończyć studia i zdobyć dobrze płatną pracę. Kiedy jednak czytamy biografię osób, które odmieniły życie milionów ludzi na całym świecie, na palcach jednej ręki możemy policzyć tych, którzy podążając właśnie taką drogą, zaszli na sam szczyt. Najczęściej pracowali oni bardzo ciężko już od najmłodszych lat, porzucając szkołę czy studia na rzecz rozwoju swoich pasji i wielkich marzeń. Nie oznacza to jednak, że przestawali się uczyć. Co to, to nie. Często uczyli się oni na własną rękę znacznie więcej niż uczyliby się w tradycyjnych szkołach, cały czas dbając o własny rozwój i uważnie obserwując otaczający ich świat. Kolejną sprawą, która bardzo często pojawiała się w wielu biografiach, było podążanie za swoimi marzeniami czy rozwijanie swoich naturalnych zdolności. Samoucy, którzy osiągnęli ogromny sukces, rozwijali swoje pasje, często nawet w obsesyjny sposób, dążąc do wyznaczonego przez siebie celu, który był ich wielkim marzeniem i spełnieniem swojej życiowej misji. Wiedząc, w którą stronę podążają, mieli napęd do pokonywania rozlicznych, często ogromnych przeszkód na swojej drodze. Książka więc pokazuje na faktach starą i często bagatelizowaną przez wiele osób prawdę, że warto podążać za swoimi marzeniami i tym, co kocha się robić w życiu. Książka Sukcesy samouków to niezwykła pozycja, którą powinien przeczytać każdy i to nie raz. Może gdyby nie połączyć wszystkich tych biografii w jedno, efekt nie byłby tak piorunujący, ale kiedy czytamy, że kolejna i kolejna i kolejna osoba osiągnęła sukces zaczynając od zera, nie posiadając nic oprócz marzeń i woli walki o lepsze jutro, dochodzimy do wniosku, że kurczę, rzeczywiście da się stworzyć coś wielkiego zaczynając od zera. Co jednak ciekawe, żadnej z tych osób nie zależało głównie na pieniądzach. Bogactwo było jedynie dodatkiem do tego, co tworzyli. Efektem pobocznym ich ciężkiej pracy i uporu. I często w wielu biografiach same te osoby podkreślały ten fakt. A większość z nas myśli dokładnie odwrotnie. Pójdę na studia, żeby znaleźć dobrze płatną pracę i zarobić masę pieniędzy, ustawiając się w życiu. Doprawdy, po raz kolejny pokazana jest tutaj całkowicie odmienna filozofia życia niż ta, którą wyznaje większość osób. Z książki wyłania się nam więc obraz ludzi bogatych, którzy są osobami pracowitymi, odważnymi, zdyscyplinowanymi, wymagającymi od siebie znacznie więcej i nie poddającymi się, kiedy coś nie wychodzi im w życiu. Polecam tą książkę każdemu i mówię to z czystym sumieniem. Nieważne, czy chcecie stać się bogaci, czy też nie. Tą książkę musi przeczytać każdy. Po to, aby dowiedzieć się, że można, że trzeba i że jest to dobre. Już teraz wiem, że każde z trójki moich dzieci będzie musiało obowiązkowo przeczytać tą książkę wielokrotnie, zanim wejdą w swoje dorosłe życie. Ponadto będzie ona znakomitym i wartościowym prezentem dla wielu moich znajomych, a także drogowskazem również dla mnie w podejmowaniu życiowych decyzji. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do przeczytania tej niezwykłej w mojej ocenie książki, która faktycznie może zmienić Wasze życie i postrzeganie otaczającego Was wszechświata. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które wiele osób chcą skłonić do życia leniwego i łatwego, nie stawiania sobie żadnych wymagań i celów. Jest wiele dróg do zdobycia bogactwa i realizacji swoich największych marzeń i książka Sukcesy samouków, Królowie wielkiego biznesu jest tego bardzo dobrym przykładem. Mam nadzieję, że ten film dał Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zachęcam Was koniecznie do pozostawienia komentarza z dobrym słowem, jak również ze swoimi ulubionymi książkami, które sobie cenicie.
Zachęcam Was również do podesłania tego materiału swoim znajomym. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.